Dobra, moi drodzy, ogólnie mam dla was bardzo mało, ale to bardzo szybką informację. Wbijcie sobie, moi drodzy, na poprzedni odcinek, który znajdziecie w karcie. Będę wam bardzo, bardzo wdzięczny, no bo wyszedł całkiem spoko, tak więc prosiłbym was, żebyście go zobaczyli. A ja już się z wami żegnam, no i dawajcie suby i oglądajcie dalej ten odcinek. Witam was wszystkich, moi drodzy, bardzo serdecznie. Ja jestem Zety, witam was dzisiaj w kolejnym, moi drodzy, odcinku z Clash Royale. Nie ma co przedłużać, moi drodzy, lecimy. Dzisiaj gramy takim oto właśnie deckiem. Sami zobaczcie, ulepszamy sobie tutaj Dark Prince'a, bo czemu by tego Dark Prince'a nie ulepszyć? Wiadomo, że tak, moi drodzy. Ulepszamy sobie jeszcze bandytkę za 20 klocka kapusty, więc, moi drodzy, jest naprawdę spoko, ponieważ mamy legendę na 11 levelu. Brakuje nam jeszcze dwóch oraz, moi drodzy, jeszcze tego Prince'a, który w sumie nie jest na wysokim levelu, ale jest całkiem okej, tak więc, moi drodzy, lecimy z Koksem. Nie ma co przedłużać, dzisiaj gramy takim deckiem, jak sama nazwa odcinka, moi drodzy, wskazuje. Otworzymy sobie jeszcze tą skrzynkę. W ogóle naprawdę bardzo, to bardzo zastanawiam się, czy nie kupić tego właśnie Pass Royal, ponieważ jest to naprawdę coś bardzo okej i wydaje mi się, że możliwe, że ja to w przyszłości kupię. Tak więc, moi drodzy, no lecimy, no nie ma co przedłużać. Dobra, moi drodzy, Clash Royale i lecimy z tym Koksem. Ogólnie wam muszę powiedzieć jeszcze, że spałem dzisiaj nic, dosłownie równe zero, moi drodzy, spałem, więc może być dosyć ciekawie, może być żywiołowo, więc lecimy oczywiście z Koksem. Naprawdę spałem, moi drodzy, nic. Dzisiaj jest godzina 11:30, za niedługo już 12 będzie dochodziła, a ja jeszcze nic nie spałem, tak więc jest naprawdę bardzo, bardzo średnio, powiem szczerze, naprawdę średnio, bo przed chwilą nagrywałem odcinek właśnie z... Z czego to ja nagrywałem odcinek? Ja nagrywałem odcinek z 5 jakichś tam kart. Nie wiem, czy ten odcinek już wyszedł, dlatego wam nie chcę jeszcze zdradzać dokładnie tytułu. I powiem wam szczerze, że naprawdę ciągle się tutaj, a jak nie jąkałem, to tory jakoś tak średnio mi to wychodziło, tak szczerze wam powiem, ponieważ tu zapominałem tekstu, który mam powiedzieć i tak dalej, więc moi drodzy, no to nie wyszło najlepiej, aczkolwiek muszę wam powiedzieć, że no nie było też najgorzej, nie? Ale mogło wyjść zdecydowanie lepiej. Dobra, moi drodzy, dajemy bandytkę w takim razie, gdybym nie był śpiący. Ale no wiecie, no życie jest jakie jest, no ale też nie jest tak totalnie. O nie. Proszę tutaj panie Ice Wizardzie oraz panie moi drodzy Ice. Nie, ja znowu się pomyliłem, nieważne. Dobra, moi drodzy, lecimy dalej. Mamy kolektor, więc raczej powinniśmy się na luzie obronić, tak mi się wydaje, przynajmniej najtwiczkę już dajemy w tym momencie. Okej, jakieś tutaj dziwne rzeczy, Kuba Z17 się wyświetlają. Wydaje mi się, że... Oj, tutaj musimy chyba zapołować. A nie, nie musimy, dobra, już myślałem, już się bałem, moi drodzy, ale nam tutaj wieża wyczyściła, więc jest jak najbardziej okej. Dobra, moi drodzy, w takim razie tak, co teraz robimy? Robimy coś takiego, że dajemy sobie golema po lewej stronie, więc, moi drodzy, lecimy z Koksem. Okej, gość ma golema, ja też mam golema, więc zobaczymy, jak to tutaj będzie. W ogóle on ma całkiem ciekawy deck, muszę przyznać, że on ma ten deck z Lumberjackiem oraz z tym, jak on się nazywa, moi drodzy. Dobra, damy tak, czekajcie. Z tym, moi drodzy, zadymiarzem drugim, już aż zapomniałem, jak on się nazywa. Dobra, zrobimy tak. Cyk, sykalafon, dosyć spoko to udało nam się zrobić. Okej, zap. Dobra, moi drodzy, jest super, bo zobaczcie, ile my mu zadajemy, ile on nam zadaje, więc jest naprawdę gicio. Giciuchna wleciała na bita, na rejon, że tak powiem. Kolejna bandytka. Nie ma tutaj, panie Janie Kapitanie. Co ty, gościu, sobie żeś wyobraził? Co, że ja tutaj będę ci sponsorował do Crown Chesta przypadkiem jakieś koronki? Nie ma, panie kolego. Dobra, moi drodzy, lecimy tutaj z naszymi zadymiarzami, oczywiście, że tak. Dobra, mamy 12 level goblina. Czy mogę zrequestować jakieś karty? To jak najbardziej chcę zrequestować. Ja chcę sobie zrequestować, moi drodzy, kolektor, bo chcę go już mieć na maksymalny level. Tak więc proszę dawać mi tutaj moje karty. Czekajcie, czy ja mogę tutaj się wymienić za golemiarza, za dymiarza, czekajcie. Tak, okej, to chcemy zrequestować. Only one of this will be given away. Mogę to dać? Myślę, że to mogę dać. I mogę, co jeszcze mogę dać? Rage'a? I mogę dać jeszcze... Aha, bo tu gościu będzie mógł wybrać, okej, no dobra, to Mirora możemy dać jeszcze, jeżeli ktoś potrzebuje, oraz wydaje mi się, że Nightwitchka może mi się w sumie przydać, więc tego nie chcemy dawać, moi drodzy.
I możemy jeszcze, myślę, że oddać na taką wymianę, bo bowlera możemy oddać. Myślę, że ktoś się może skusić, może akurat ktoś gra tym. Dobra, dajemy confirm, bo może akurat ktoś będzie chciał, moi drodzy. No i ogólnie jest jak najbardziej spoko. Ogólnie też mamy kartę legendarną do wymienienia, co też jest ok. No ale dobra, to już sobie, moi drodzy, zrobimy później. Tak więc lecimy z kolejną ręką. Jeszcze tylko sobie odbiorę. Okej. Okej, bardzo fajnie, mamy tą emotkę, zaraz sobie ją nawet ustawię. Aha, nie mogę tego wziąć. A nie, to jest ta emotka, której nie mogę wziąć. No tak, bo to jest po lewej stronie. No to ja muszę to odblokować sobie, bo mi się akurat ta emotka podoba. Tak szczerze, ale te Pass Royale chyba muszę sobie odblokować, bo przyda mi się troszeczkę. No ale dobra, moi drodzy, czekajcie. Dobra, mamy kolejną skrzynkę jeszcze do odblokowania. Mirror kolejny, no i spoczko. No ale te Pass Royale wydaje mi się, że raczej odblokuję, no bo mi się przyda. Tak ogólnie, czekajcie, jeszcze sobie tą skrzynkę weźmiemy, bo tu kilka jeszcze skrzyneczek możemy wziąć. No i lecimy sobie, moi drodzy, dalej. Jeszcze zobaczę co w sklepie, bo zapomniałem dzisiaj sprawdzić. Nic ciekawego, ale to możemy kupić jak najbardziej. W sumie to też możemy kupić i... No i ten, no i nie jest najgorzej. Dobra, moi drodzy, lecimy dalej bez obijania się. Tak więc let's go, moi drodzy. Podbijamy arenę, podbijamy na pełnej. No to podbijamy na pełnej, 12 level. Bardzo, bardzo ciekawie, więc tutaj może być jakaś fajna walka, ponieważ goście może mieć wyższe levele, no i też ma level wyższy, prawda, głównej wieży, więc jest jak najbardziej okej. Widzę, że on wystawił mi coś takiego. Bardzo, bardzo ciekawie. Jestem ogólnie ciekawy, jak on to skontruje. Po prawej stronie, nie kontruje tego. No dobra, 13 level w ogóle ma pana royalnego giganta, co też jest dosyć ciekawą sprawą. O nie, w łyczkę mi walnął. O nie, pan kolega mi w łyczkę wali. Walisz mi pan w łyczkę, co nie jest dla mnie spoczko sprawą. Dobra, moi drodzy, dajemy sobie bandytkę znowu po prawej stronie sobie ją damy, ponieważ okej, ona sobie doskoczy. Tutaj zrobimy coś takiego. Aj, no szkoda, no troszeczkę lipa to wyszło. Aczkolwiek jest okej, ponieważ obiliśmy mu jego prawą stronę, więc jak najbardziej się ciesz. O nie, zagadałem się, zacząłem gestykulować, moi drodzy, rękami i się zagadałem totalnie. Ja pierdzielę, gdybym tak się nie... Wiecie, bo też gram na komputerze, no i wiadomo, że te ruchy są zdecydowanie wolniejsze właśnie w takich sytuacjach, kiedy... Bo wiadomo, jak tam golema wystawiam jakiś push, no to się raczej spodziewam niektórych akcji. A tutaj totalnie się tego nie spodziewałem, ponieważ no sami widzieliście, że to co ten mój przeciwnik zrobił, było naprawdę szybkie. A ja też, wiecie, jak gra się na kompie, no to wiadomo. Dobra, widzę, że tutaj raczej gościu mi spuszuje tą wieżę, tak więc, moi drodzy, no troszeczkę lipa. Aczkolwiek, no nie jest najgorzej. Dobra, moi drodzy, jesteśmy już okej. Przepraszam was za taką jakby krótką tutaj przerwencję, która wyleciała. Golem. No okej, przegrałem. Przegrałem to, totalnie zagrałem to jak totalny słabiak, moi drodzy, więc niestety widzę, że nasz przeciwnik się ze mnie śmieje. Ja w sumie też się, za siebie pomodlę, moi drodzy, i lecimy z kolejną walką. Szkoda, że nam się tego nie udało wygrać, bo mogliśmy to wygrać, no gdybym się nie zagadał i później nie zrobił tego błędu. No ale trudno, czasem się wygrywa, czasem się przegrywa. Tak więc lecimy dalej. O kurde, 8 level, z 12 na 8 level skoczyliśmy, moi drodzy. No coś niesamowitego, no ale dobra, nie ma co się tutaj zadziwiać, tak więc lecimy, prawda, z tym koksem. Raz się przegrywa, tak jak powiedziałem, raz się wygrywa, panie kolego. Co ty pan sobie myślisz? Okej. Panie kolego, proszę się uspokoić. Dobra, moi drodzy, zrobimy coś takiego. Wydaje mi się, że on powinien raczej lewej strony bronić. Aha. Okej, ale ma śmieszny deck ten ziomeczek. Dobra. O nie, pan jeden szkielet. Co pan robisz? Dobra, moi drodzy, zrobimy coś takiego. O kurde, co ten prince, co on się tak cofnął tym princem? Kurde, panie Janie, kapitanie, no takich rzeczy to się nie robi. On będzie miał beczkę, więc spokojnie, musimy wyczekać chwilę. Dobra, ładnie, moi drodzy, tam mu pieprzniemy w tą wieżę, smutka. No i zobaczmy, co ty, gościu, sobie tutaj wykminisz. Dobra, cyk, sykalafon. I mamy to, moi drodzy, bardzo, bardzo spoko to zrobiliśmy. Widzę, że on gra goblin beczką taką na baitowanie, więc czy to jest dobry deck? No nie wiem, sami możecie to ocenić, moi drodzy. Wydaje mi się, że to jest całkiem średni deck, ponieważ większość osób ma jakiegoś zapa. Aczkolwiek, jeżeli ktoś nie ma zapa, no to nie, może być ten deck jak najbardziej okej, bo tu wiadomo, że jest Inferno Dragon. Dobra, moi drodzy, idzie golem po prawej stronie. W tym momencie ja sobie dam jeszcze Wizarda, ale musicie mi chwilę tutaj
dać czasu na myślenie się, bo oczywiście, dobra, dam coś takiego, żeby nie tracić eliksiru i wydaje mi się, że nie będę tego za bardzo followował, bo on może mi to łatwo skontrować, więc moi drodzy, zrobimy coś takiego. Coś takiego, panie kolego, czy ja to chcę jakoś zbijać konkretnie? No raczej nie chcę, tylko tutaj on mi da mocny teraz push, ponieważ będzie double eliksir i tego się troszeczkę boję, aczkolwiek no dam sobie jakoś radę, nie mam coś tak panikować, prawda? Mhm. Dobra. Dobra, moi drodzy, zupa z bobra oczywiście, że tak. Dobrze, moi drodzy, okej, okay, no i tutaj ładnie wleciliśmy, teraz możemy, myślę, dać golema, to raczej nie powinno być większego problemu. Okej, okay. Jednak będzie większy problem. Ale damy sobie radę. Damy sobie radę, panie kolego. Cyk, bandytka. Ładnie doleciała bandytka. Ja sobie w tym momencie jeszcze dam kolejny kolektor. To ogólnie wygląda naprawdę dosyć komicznie, ponieważ mam już 3 kolektory na planszy, więc więc jest ciekawie. No ale moi drodzy, no czasami tak bywa, prawda? Że ma się aż tak tyle kolektorów, ale się zapatrzyłem w tym momencie. Dobra, moi drodzy, dajmy sobie kolejny kolektor. Jestem bardzo ciekawy, jak to wyjdzie. Dajmy sobie 4 kolektory. Ja! Blisko było, byśmy mieli 4 kolektory na mapie. No ale dobra, jest okej. Okay. Spróbujmy, moi drodzy, zrobić, żeby były 4 kolektory. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie. Dobra, moi drodzy, dajemy sobie coś takiego. Jest. No broń tego, no broń. Dobra, mamy 4 kolektory, moi drodzy. Mamy 4 kolektory. Mamy 4 kolektory. Ogólnie jest bardzo, bardzo spoko, ponieważ udało nam się wbić 4 kolektory, moi drodzy. Dajemy łapki do góry, więc jest jak najbardziej wszystko okej. Okay. Dobra, moi drodzy, teraz tak. Czy gramy jeszcze jedną walkę? Dobra, zagrajmy jeszcze jedną walkę. To już będzie ostatnia walka w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że mi to oczywiście wybaczycie, moi drodzy. A my zabieramy się do niszczenia przeciwników. 10 level, okej, okay, czyli coś wyżej niż gościu poprzednio, no bo gościu poprzednio to raczej sobie nie radził, no. Nie wiem, czy to ze względu na level, prawdopodobnie też, ale to się nie zagrał jakoś wybitnie. Wiecie, jak to jest, moi drodzy. Dobra, leci Ice Piercik, leci sobie, myślę, że Nightwitchka po prawej stronie. Zobaczymy, co on na to zagra, ponieważ on w tym momencie zmarnował naprawdę sporo eliksiru. Nic nie wystawia cały czas, ciekawe. No, kolego, proszę coś wystawić. Prosimy coś wystawić. Dobra, wystawiam bandytkę. Okej. Okay. Aj, szkoda, no szkoda troszeczkę. Ale no nic, aż takiego złego nie dzieje. Dobra. Moi drodzy, damy sobie kolektor. Jest okej, okay, moi drodzy. Tak, dobra. Dobra, nie, to będzie jak najbardziej okej, okay, ponieważ jak sami widzicie, mój przeciwnik w tym momencie raczej nie może nic też postawić sensownego. Ja postawię sobie Nightwitchkę. I cyk, sykalafon i powinno być jak najbardziej okej. Okay. Jest subcio, moi drodzy, on może znowu wystawić mi te szkielety. Ale czekajcie, ja wystawię sobie bandytkę, ponieważ, moi drodzy, ja potrzebuję przerolować sobie karty. A jak przeroluję te karty, no to powinno być zdecydowanie lepiej, moi drodzy. Okej, okay. I kolejny kolektor sobie wystawiam w tym momencie. I jest jak najbardziej okej. Okay. Cyk, ładnie. Dobra. Nie wiem, czy zapewnił, zgasił mu tego pana, ale... Okej, okay, ładnie to zagrał. Dobra. Dam sobie golema. Co? Dlaczego ten Ice Wizard nie walnął? Dlaczego ten Ice Wizard nie walnął mi golema? Pana Hograidera, halo? Halo, panie Ice Wizard, czy pan jeszcze w ogóle żyje na tej planecie? Czy pan kompletnie już tutaj przyspało się troszeczkę panu? Bo to nie było dobre zagranie z jego strony, moi drodzy. Dobra, dajemy sobie kolektor. Kolejny zresztą. Damy sobie bandytkę, panią bandytkę, bandyturę, chmurę i komurę. Dobra, moi drodzy, dajemy sobie coś takiego. Dajemy sobie kolejnego Dark Prince'a. Ładnie. O kurde, co to było? Co to był, moi drodzy, za armia szkieletów? No to nie było zbyt dobre, panie koleżko, co w Afryce mieszko. Dobra, cyk, ładnie. Teraz sobie damy, moi drodzy, golema po lewej stronie. Zobaczymy, czy uda nam się spuszować mojego oponenta na lewą stronę. Wydaje mi się, że uda mi się zdobyć 2 koronki, więc to nie powinno być większego problemu. Dobra, dajemy sobie coś takiego. Dajemy kolejny eliksir kolektor, więc jest jak najbardziej okej. No i, moi drodzy, tak. No wygląda to jak najbardziej spoczko. Niech ten gościu może nawet mi
puszować. Ja sobie wystawiam kolejnego golema w tym momencie, moi drodzy. On mi spuszuje, ale nawet spoko, że mi to zrobi, ponieważ walka będzie trwała troszeczkę dłużej, więc jest jak najbardziej okej, moi drodzy. Więc ja się jak najbardziej cieszę, że walka troszeczkę dłużej będzie trwała. Wiem, że mój przeciwnik raczej za długo już tutaj nie przetrwa, więc, moi drodzy, możemy z nim lecieć na pełnym kocie, jak to się mówi po francusku. Tak więc, moi drodzy, kolejny Ice Wizard, kolejny moi... No i dobra, wygraliśmy to naprawdę spoko. Śmiejemy się z mojego przeciwnika, bo czemu by się nie śmiał? Tak więc, moi drodzy, dzięki jeszcze raz za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się oczywiście odcinek spodobał. Się odbierzemy sobie tutaj skrzyneczkę. Dobra, dawaj mi tę skrzynkę, panie Janie Kapitanie. Dobra, nic ciekawego. Tej nie możemy, kurde, szkoda. No ale dobra, moi drodzy, jest jak najbardziej okej. Tak więc dzięki jeszcze raz za oglądanie tego odcinka. Jeżeli wam się oczywiście spodobało, to zostawcie łapkę, suba i wszystko, co jest potrzebne. Wbijcie na poprzedni odcinek, ponieważ był naprawdę, naprawdę kozacki. Macie go w karcie. No i moi drodzy, ja się z wami żegnam. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. No i cześć.